Jezus kreśli w Ewangelii obraz sług czekających na przyjście Pana. I jeden z tych sług mówi: mój Pan się ociąga i zaczyna czynić zło. Jak wiele rzeczy w życiu tracimy przez to, że zabrakło cierpliwości. Przez utratę cierpliwości często nie kończymy studiów, nie osiągamy pewnych celów, rozpadają się ludzkie relacje, nie udają się biznesy. Jezus zachęca do tego, żeby szczególnie zbyt szybko nie tracić cierpliwości i nie dać się uwieść pozorom, że Pan się ociąga. Cena może być zbyt wielka.